tradycyjnie witamy Państwa w czwartek, Państwa w piątek oglądacie w naszym programie, gdzie drwa robią. Jednego drwala nam brakuje, ale dojedzie, proszę Państwa. W każdym razie Dariusz Zawadzki. Dzień dobry. Było nie było, Artur Dąkowski. Dzień dobry. Oczywiście Robert Dzięba. Witamy Państwa. I zaczynamy, panowie, od tematu jutrzejszego, co wody zabrakło. Nie, no to nie. Weźmy szklankę woźniaka, bo go nie ma. Nie, mamy tu łyczek wody dla uchłody. Wody pod dostatkiem, proszę bardzo. Ja jestem po ciężkiej komisji teraz. Oświaty, kultury. Zaraz dyskusja była. Zaraz dwugodzinna walka. Komisja, ale jutro będziecie mieli ilu godzinną walkę, jak myślicie, nie, z budżetem? Ja myślę, do godziny 12 w sobotę. No ja myślę, że te dwa dni. Jeżeli, ja się powiem tak, jeżeli będziemy uchwalać i deliberować nad wszystkimi punktami w zmianie w budżecie, to tak będzie. Jeżeli będzie głosowanie blokiem, to myślę, że będzie krócej. To oceniam, będzie gdzieś do 18 godziny. Czyli de facto rzecz biorąc, wszystko może wskazywać na to, że Porozumienie dla Kołbrzegu, jeżeli będzie chciało przegłosować wszystkie swoje poprawki, to wystarczy, że je wrzuci na jeden ruszt. Ale są poprawki różne są, bo część zaakceptował prezydent, część nie. I nie będą mogli. Ale jak to powiedział przewodniczący tego komisji Cezary Kalinowski, oni są zdeterminowani, mają większość i możemy sobie pogadać. Taka jest nowa kultura teraz w Radzie Miasta. No, ale podobno, przepraszam, tak już puszczamy Artura do głosu, ale przecież Porozumienie chce rozmawiać, przekonywać. Chyba sami z sobą. Ja w to nie wierzę już na tym etapie, po prostu nie wierzę, ale ja chcę powiedzieć tak, że nie da się głosować tych poprawek blokiem. I to, co jeżeli tak powiedział... Znaczy nie powiedział, że będzie głosował blokiem. Tylko że przegłosuje, ale każdą z osobna i przy każdej będzie dyskusja. Część, którą zaaprobował prezydent i wprowadził do budżetu, będzie głosowana pewnie z naszym poparciem, a część, które idą w zaparte, no naprawdę takie niepoważne. Tak, trochę rozrzedza. Prezydent część tych poprawek do budżetu zaakceptował. My na klubie, który mieliśmy parę dni temu, też przychyliliśmy się do niektórych naszym zdaniem rozsądnych propozycji. To chciałem powiedzieć, że to trzeba mówić, że rozrzedza. Lekarz, no ja lubię tak długo mówić, ja nie lubię tak konkretnie. Właśnie, mamy czas określony. Ty powiesz konkretnie, a ja lubię wprowadzenie zrobić. Konkrety są takie, że po prostu dużo jest niepoważnych tych poprawek, które zostały też odrzucone przez prezydenta. Niektóre w ogóle są niezgodne z prawem. A już nie mówiąc o tych politycznych takich, żeby wpisywać nagroda prezydenta i przewodniczącej rady. Przecież to jest niezgodne z prawem. Przewodnicząca Rady nie jest żadnym organem. Jest jedną z radnych, która jest jakby spikerem, która prowadzi sesję. Na Dzikim Zachodzie było takie powiedzenie. Zrobimy mu uczciwy proces, a potem i tak go powiesimy. To samo. My możemy dyskutować, ale i tak to przegłosujemy, nie? Tak? Nasi koledzy. Miej nadzieję, że się może wycofają. Przecież to są niektórzy z nich, to są rozsądni ludzie. To nie są... Niektórzy, nie wszyscy. No, niektórzy są już tak zapatrzeni, że głośno mówią, tak jak dzisiaj, że obojętnie co, ale mamy większość, to przegłosujemy, nie? Ale niektórzy są tacy, którzy się zastanawiają i analizują poszczególne rzeczy. Ja powiem tak, jeżeli mogę na przykład... Zdjęcie pieniędzy na Dziki. No jeżeli mogę powołać się na przykład tutaj na słowa, które padły tu w tym programie, tam jakieś pół roku wstecz, kiedy był tutaj radny Zbigniew Błaszczuk, który powiedział, często mówił takie słowa typu, jeżeli my byliśmy źli, teraz jest nowa jakość, no to ci nowi, co przyszli po nas, powinni być tacy dobrzy, tacy super. Mniej więcej takich określeń sformułował, jak pamiętacie, panowie. No to samo ja mogę powiedzieć, że skoro my w poprzedniej kadencji byliśmy tak skrajnie źli, no to teraz są tak fantastycznie dobrzy ludzie, że powinni być lepsi od nas. A tu mam wrażenie, że słuchajcie, moim zdaniem zadufanie, to już nie są Himalaje, zadufania, Himalaje hipokryzji. Zadufanie, hipokryzja sięgnęło... Idzie trzeci dwal. Stratosfery, panowie. Stratosfery. Idzie trzeci dwal, prosto z Koszalina. Cześć, Jacku. Taka jest moja subiektywna ocena, oczywiście, zawsze subiektywnie podchodzę, żeby była jasność. To nie jest stanowisko klubu, bo często Jeszcze jak mogę jedną rzecz, bo Darek tak mówi. Z niektórych rzeczy oni się krzyżowo sami punktują. Proponują na przykład na Komisji Prawa, żeby gdzie radny Młynarczyk powiedział, że powoływanie kapituł jest niezgodnie z prawem, pokazywał wyroki sądu na gorąco. Ja je przeanalizowałem wczoraj i dzisiaj na komisji, stwierdzając te wyroki, no tu przyznaję mu rację. Po prostu rada nie miała takich kompetencji. Ale niektórzy dzisiaj na komisji muszą dużo czasu dojrzeć i dzisiaj radny Kalinowski zaczął nas przekonać.
przekonywać, że mamy pracować, mamy rozszerzać Radę Oświatową, żeby ją tego. Ja mu powiedziałem, mówię, no posłuchaj, przecież to jest ciało niezgodnie z prawem powołane, ta Rada Oświatowa, i nie mamy co jej rozszerzać i roz tego. Jeżeli by prezydent ją powołał, to tak, ale nie Rada Miasta. Poczekaj, to trochę inaczej. Zgadzam się z tobą co do kapituły. Radny Młynarczyk faktycznie pewnie od córki dostał te wyroki, które pokazują w sposób niebudzący wątpliwości, że Rada Miasta nie ma czemu prawa... Czemu córki miał dostawać? Córka? Bo jego córka tam z prawem ma coś wspólnego. No, tak? Jest prawnikiem. Pozdrawiamy. I z tych wyroków wynika, że Rada nie może powoływać sobie żadnych ciał typu kapituła, doradczych, opiniodawczych. Od 2008 roku w wojewódzkich sądach administracyjnych utrzymuje się taka linia. Ale momencik. Ja przychylam się do tego, co radny Młynarczyk na komisji prawa mówił. Nie? Z kolei skompromitował całe porozumienie dla Kołobrzegu, dlatego że zgodnie z tymi wyrokami i z tym stanowiskiem, Rada które Sportu. Prezentował radny Młynarczyk, ludzie, którzy noszą do biura Rady Miasta swoją akces do Kołobrzeskiej Rady Sportu, mogą z powrotem je zabrać, dlatego że nie powstanie, Rada nie może takiego ciała sobie powołać. Co? Było spotkanie ze środowiskiem sportowym, na którym przewodnicząca Rady wszystkich zachęcała do tego, żeby zgłaszać do nich, żeby wstąpili do takiego ciała. Dzisiaj nawet było powiedziane, że ona osobiście nadzoruje, nie? Tak, Dymecka, że to jest jej to sztandarowy punkt. Osobiście nie? może nadzorować zwrot tych materiałów ludziom. Z kolei, słuchaj, jeżeli chodzi o Radę Seniorów i Radę Oświatową, to jest troszeczkę inaczej, bo tworzenie takich ciał regulują odrębne ustawy. Między innymi ustawa o systemie oświaty mówi o tym, że Rada Oświatowa może powstać i może być utworzona przez Radę Miasta. Panowie, co by zmienić temat i zostawić go w spokoju, tak więc życzymy wam jutro przyjemnych obrad, no i poduszki, weźcie ze sobą śpiwory. Nie będą przyjemne. Nerwosol. Czy ja apeluję do kolegów z porozumienia, żeby nie odrzucali autopoprawek prezydenta, żeby nie pozbawili biednych ludzi pieniędzy. Będę rozwijał to w czasie sesji. Aha. Ja mam w takim razie jeszcze pytanie dotyczące tych wszystkich rzeczy, mianowicie chodzi o słynne krzesło Wiktora Szastały, ze względu na to, że słyszałem, że dzisiaj na tej komisji tam była jakaś awantura. No. Się okazuje, że środowiska się sprzeciwiają, żeby wysadzać 45 tysięcy. To jest pismo, jeżeli ja mogę powiedzieć, bo się zajmowałem tą sprawą, to jest pismo Stowarzyszenia Artystów Grupy Kołobrzeg, którzy jasno zwracają się do Rady Miasta. Środowisko twórcze miasta Kołobrzeg zwraca się do przewodniczącej z prośbą o logiczne i merytoryczne zapoznanie się i rozwiązanie problemu planowanej dotacji celowej w wysokości 45 tysięcy złotych na realizację kolejnego dzieła w nawiasie krzesła autorstwa pana Szostały, plagiatu pomysłu innego autora, kosztem twórców i stowarzyszeń twórczych działających w naszym mieście. Planowana dotacja dla wyżej wymienionego artysty w wysokości 10-letniej dotacji przekazywanej przez Urząd Miasta Stowarzyszeniu Artystów Grupa Kołobrzeg. I podają tu teraz przykład. Cały problem został poruszony w piśmie do przewodniczącego Komisji Kultury, pana Cezarego Kalinowskiego, który niniejszym załączamy do wglądu. No dobrze, argumentują to. Dlaczego? Ja mam pytanie z 10 punktów. I co tam dzisiaj na komisji było? Może panowie byliście? Tak, byliśmy. Myśmy byli przeciwni całkowicie, żeby te pieniądze były wydatkowane, bo podskórnie, a już trzeba byłoby być takim laikiem, żeby nie wiedzieć, jak te mechanizmy wyglądają, jest to dla nas ewidentna zapłata za poparcie pani Dymeckiej w drugiej turze przez Wiktora Szostała. Ja chcę zaznaczyć jedną rzecz, że my byliśmy przeciwko nie dla zasady, bo przypomnę, że prezydent Janusz Gromek poparł tą poprawkę do budżetu i zachęcił nas też do tego, żeby poprzeć zmiany do budżetu, żeby te pieniądze dać, argumentując to, że jest to kontynuacja pewnego dzieła. To, żeby była jasność. My nie jesteśmy na nie, bo nie, z zasady. Ale tak jak powiedział Artur, no przynajmniej ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że tak w poprzedniej kadencji Cezary Kalinowski ani razu przez 4 lata nie zająknął się nawet na temat, żeby dokończyć dzieła, postawić dwa następne krzesła. Cicho sza było. Pracował teraz w Komisji Oświaty. Zmieniła się władza. Wiktor Szostało scedował swoje poparcie na rzecz kandydatki Wiolety Dymeckiej i raptownie Cezary Kalinowski pokochał twórczość Szostały. No tak pokochał, że postanowił pieniądze z budżetu przeznaczyć na kontynuację dzieła po 4 latach. Czy to jest przypadek?
No nie wiem. Może być. No tak to wygląda. Może właśnie. Odkrów sobie. A co na to zastępca prezydenta, który się zajmuje kulturą i innymi rzeczami? Prezydent to poparł. W związku z tym taka dotacja celowa zostanie przygotowana dla Regionalnego Centrum Kultury. Regionalne Centrum Kultury oczywiście musi ograniczyć swoją działalność, bo panowie z porozumienia nie zaproponowali jakichś nowych, dodatkowych pieniędzy do bieżącej działalności Regionalnego Centrum Kultury, tylko postanowili pomniejszyć dotację podmiotową dla tej instytucji. W związku z tym dyrektor... Dotacja na Sunrise, mówiąc wprost. Cezary Kalinowski nie. Może sobie mówić. Nie, po prostu. To nie Cezary Kalinowski będzie decydował, czyim kosztem. Było pismo chmurów kołobrzeskich, że ma być zdjęte. Analiza pokazuje, biorąc pod uwagę również słowo pana Cezarego Kalinowskiego, że te pieniądze mogą zejść z chmurów kołobrzeskich. Pięć seniorskich chmurów kołobrzeskich. Więc trzeba się liczyć z tym, że jeżeli te pieniądze się daje na dotację celową, czyli na dokończenie tych krzeseł, nie? A zabiera się podmiotową, gdzie między innymi były pieniądze na chóry, ale też i na twórczość dzieci, nie? To trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Gdyby znaleźli te pieniądze poza dotacją podmiotową i jakieś inne propozycje by były z innych przesunięć, nie? To prawdopodobnie nie byłoby tej awantury w tej chwili z chórami i z innymi sytuacjami. Prawda wygląda w ten sposób, że dyrektor Kielar będzie musiał dokonać wyboru. I dokona. Z kolei, z kolei my jako organ nadzoru nad Regionalnym Centrum Kultury nie zgodzimy się na pewne przesunięcia u pana Kielara, dlatego że pewne elementy są priorytetem, zarówno w promocji naszego miasta, jak i w działaniach na niwie kultury. Mnie przeraża inna rzecz, bo Jacek, ja wiem, mówisz mądrze, będzie mówisz językiem urzędowym, ale ja powiem w ten sposób. Mnie przeraża jedna rzecz, bo wiemy wszyscy, słyszeliśmy nieraz, nie dwa, że w powiecie były problemy z rozliczeniem się, jakieś tam finansowe. Chodziło o finansowe sprawy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju działania artystyczne. No w mieście tej też. Sprawy. W mieście też, ale nie chcę o tym mówić, bo nie chcę być ciągany po sądach. Mnie martwiła ta sprawa, ja o tym na komisji wyraźnie powiedziałem, że jeżeli już podejmujemy tak odpowiednią decyzję, zamiast jakiegoś konkursu, to my wskazujemy konkretnego wykonawcę, no to trzeba się jakiś zabezpieczyć w ten sposób, żeby znowu nie popełniać tego samego błędu i nie trzeba, nie, żeby nie trzeba było znowu połykać tej żaby. No na to słyszałem, tu się sprawa prezydenta, niech się prezydent martwi, no to słuchajcie, ja się za głowę złapałem. Jeżeli ktoś, jak dziecko w piaskownicy, chce przerzucać środki, to i nie brać za to żadnej odpowiedzialności, no to i tak tylko jak, mówić, to jest to tak jak prezydenta. To tak jak z lotem. To no tak to jak panowie, z lotem. 2 miliony. Panowie, coś jest nie tak. Ale naprawdę coś ale jest tutaj nie tak już. W związku z tym, co mówisz, prezydent miasta pochylił się nad tym i muszę ci powiedzieć, że dyrektor Kielar nie będzie miał żadnych nacisków w kwestii regulowania swoich stosunków z artystą. W związku z tym artysta musi się liczyć z tym, że nie będzie żadnych zaliczek, tylko będzie gotowa rzeźba. Jeżeli nie podpisze tej umowy, w perspektywie następnych miesięcy będzie wniosek o korektę budżetu i przesunięcie tych pieniędzy z powrotem na dotację podmiotową. Czyli na chóry, dla dzieci. Ale przez ten pewien okres czasu pewnie te zajęcia, czy te występy, czy chórów naszych kołobrzeskich i grup dziecięcych, one będą zaniżone. Nie? Trzeba się z tym liczyć, że będzie to trochę inaczej wyglądało niż do tej pory. I to smutne jest. Jesteście panowie za powołaniem Komisji Morskiej? Powiem szczerze, ja tak. A już uzasadnię dlaczego. Biorąc pod uwagę, że jeżeli pewni radni widzą się w tej komisji, to jest po pierwsze, i przede wszystkim widzą problem pochylenia się nad gospodarką morską, to dlaczego nie? A jeżeli w drodze oszczędności, bo wiemy, że 99% radnych wręcz błaga i szuka wszędzie oszczędności, więc biorąc pod uwagę, że w przyszłym miesiącu radni jednogłośnie poprą mój wniosek o to, żeby radni pracowali za złotówkę. No właśnie, chciałem o to zapytać. Może być komisji 100 tysięcy nawet. Ale Dąbkowski poprze wniosek. Ja w tamtej kadencji oczywiście, jak najbardziej. Uważam, że to będzie uczciwe, to jest dobra inicjatywa kolegi tutaj radnego Dariusza Zawadzkiego i wtedy będziemy mogli pracować i pokazać. Czyli co, po sesji budżetowej wniosek? Po sesji budżetowej nas ale będzie wniosek. Odniosę się do Komisji Morskiej. Jeśli chodzi o Komisję Morską, wielkim orędownikiem w tamtej kadencji był Jacek. Mówił o tym jako osoba, która ma wiedzę.
No bo pracował wiele lat. No wiadomo, gdzie pracował, kim jestem z wykształcenia. I też Jacek był zwolennikiem. Ale od początku nie pozwolą mi dłużej pogadać. Tylko jak ciebie nie było, to ten też mi mówił, że krótkie, konkretne wypowiedzi. Słuchajcie, zostawił dla ciebie 10 minut na koniec nakazanie dla mieszkańców. To jest, to też tak spokojnie nie porozmawiam. Nerwy jakieś, nie. I zmierzam do tego. Ja, bo będę. Ja mówiłem wtedy, że ta komisja morska, jeżeli miałaby powstać, no to może otworzyć taką furtkę, że powstanie więcej różnych komisji. Na przykład ochrony zwierząt. Co drugi mieszkaniec Kołobrzegu ma psa albo kota. Ten problem jest nierozwiązany. Sprawa schroniska. Oczywiście. No ja mam kota. Następna komisja, jaka może powstać, to będzie komisja do spraw turystyki, bo jest miasto turystyczne. Komisja... Ja proponuję komisję do spraw komisji. Komisja. Bardzo ważna komisja. Która będzie nadzorować wszystkie komisje. Szef wszystkich szefów. Ale tak. Nikt nie będzie, myślę, kruszył kopii, jeżeli są radni w tej kadencji, że mają wiedzę na temat gospodarki morskiej, będą chcieli pracować w tej komisji, daj Boże, nie będę temu przeciwny, ale obawiam się jednego, że może to otworzyć furtkę, że następną komisję, którą może powołać znany społecznik i radny obecnej kadencji, pan Ireneusz Zarzycki, komisja do spraw azbestu, nie, to jest bardzo ważne. A pan Lewko powoła komisję do spraw ekologii. Dokładnie. W Mirocicach. Dokładnie. Komisja Storczyki będzie liczył. Komisja do spraw walki z dzikami. I będą komisje powstawać jedna za drugą i tyle. A argument jest taki, że w komisji komunalnej te wszystkie zadania i w komisji budżetowej były. I Piotr Lewandowski, który kierował tą komisją komunalną, zobowiązał się, pamiętam, na Radzie Miasta, że będzie co miesiąc wprowadzał tematykę morską. I wprowadzał. Ale już brakło tematów. No bo ileż może mieć tych tematów? Ja wam coś powiem. Ja oczywiście popieram utworzenie komisji morskiej. Z kolei powiem tak. Tworzenie tego typu komisji różnych, w różnych samorządach zazwyczaj wynikało z tego, że w danej radzie znajdowało się jeden, dwóch, trzech radnych, którzy temat znali bliżej. Tak, w poprzedniej kadencji było nas kilku, którzy się interesowali gospodarką morską zawodowo, czy choćby jako pasjonaci. Nie? W tej chwili jest w Radzie Miasta, o ile dobrze policzyłem. Nikt. Nie jest, jest. Jak to? No jest, kto? Henryk Miękowski, żeglarz. No, trochę żegluje. Ale to nie komisja morska? Trochę pływał swoją. Trochę żeglował, a Krzysztof Plewko był radioofficerem gdzieś na statkach handlowych. To komisja do spraw żeglarstwa, nie? Nie wiem, czy akurat ten, który jest w przedmiocie działania komisji, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Z kolei ja będę chodził na posiedzenia komisji morskiej, żeby patrzeć, czy to jest co ja sobie wyobrażałem w poprzedniej kadencji. To ja w temacie w takim razie dzwonili się do wędkarzy, którzy się zdziwili, że nie ma komisji do spraw wędkarstwa. Są problemy z łowieniem. Tam się pojawia jakaś tablica, już teraz tylko nie pamiętam, czy jest zakaz połowów, czy trzeba za nie zapłacić. Ja mówię, były wybory, to nam obiecywano, że nie można łowić i już nie można łowić. No było. No faktycznie, przed wyborami było. No jest, może... Ja sprawdzę oczywiście, jeżeli chodzi o płacenie, to wędkarze doskonale wiedzą i to pewnie nie o to chodzi, że tam obowiązuje portówka, nie? Czyli trzeba ją wykupić, żeby móc połowić w morzu. Nie? My to też to wiemy, bo nie wiem, co za tablica tam stanęła. Z kolei nie wiem, jaka tam jest tablica, sprawdzę. Dobra, to mamy sprawę załatwioną. Panowie, wyjdzie się palicze do lotu. No to porozmawiamy sobie o locie, bo okazało się, że no teraz po krytyce wielu środowisk związanej z przekazaniem 2,2 miliona złotych do lotu, no okazuje się, że teraz będzie inna opcja. Dzisiaj w Radzie Miasta wziąłem sobie projekt uchwały, z którego wynika, że lot miałby być zlikwidowany, a miałby powstać klot. Tak. Ale i to nie są żarty, proszę Państwa. Mieszkańcy Kołobrzegu, którzy to będą oglądać, to żeby to, co powiedział redaktor Robert Dzięba, to nie są żarty, że z lotu chcą zrobić klot. Znaczy nie. No i jutro będziemy to głosować. Z lotu, tak, i stworzyć klot. I stworzyć klot. Bo kara musi być. Kara musi być, bo lot się nie zrobi. Świętej pamięci profesor Ziembiewicz, ci, którzy studiowali prawo na UMJ w Poznaniu, to wiedzą, o kogo chodzi. Zawsze mówił, jak wykładał logikę, że to samo przez to same. To samo przez to same. To jest takie zwroty. Tak, może nie do końca to samo, wynikające. Z kolei trudno nie odnieść wrażenia, że lokalna organizacja turystyczna w ten sposób właśnie została ukarana za to, że ujawniła, że nikt z porozumienia z nimi nie rozmawiał. Tak. I że oni nie chcą tych pieniędzy. Ani przed wyborami, ani po wyborach. Nie? Co więcej, nawet teraz nikt z nimi nie rozmawiał.
przed przygotowaniem tego projektu uchwały. Powiem tak, dokonywano oceny pewnych działań przez tę organizację, która tak naprawdę rok czasu funkcjonuje i już 3 projekty unijne realizuje. No, to jest dużo. To jest początek. Nie? Już się nagle nie spodobało i trzeba to zlikwidować. Dlaczego zlikwidować? Bo miasto Kołobrzeg ma tam największą składkę. Połowa budżetu lotu to jest składka z miasta Kołobrzeg. Ja wam powiem jeszcze inaczej. To miasto Kołobrzeg zaczynało tworzyć lot. I ja nigdy z bólami. Nawiasem mówiąc, ja nigdy nie byłem jakimś szczególnym zwolennikiem, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. Nie? Z kolei to miasto Kołobrzeg zapraszało przedsiębiorców do tej organizacji. I nagle, i to z oporem, ja pamiętam, jak to się oporem, działo wszystko, bo nie każdy chciał współpracować. Nagle zmienił się trochę układ w Radzie, nie? I przyszła większość, która mówi, nie, to wszystko już jest nieważne. Złe, niedobre. Złe, nieważne, nie? My to chcemy zlikwidować, rozwiązać. Postawimy kloca. Nawiasem mówiąc... Czy klot? Klota, nie gdzie klot. Słuchajcie, nawiasem mówiąc, tam jest trwałość projektu tych rzeczy, które były z pieniędzy unijnych robione, nie? Więc jeżeli zostanie lot zlikwidowany, a jeżeli miasto się z niego wycofa, to zostanie zlikwidowany. Tak. To będzie nie lot wtedy. To ktoś będzie musiał za to zapłacić. Odlot. To jest strasznie poważna sprawa. Z kolei... Ostatnie zdanie. To bardzo mocno zaciąży na wiarygodności władz miasta, a szczególnie organu uchwałodawczego, organu stanowiącego tego miasta. Ja tylko podsumuję to krótko. To jest śmiech przez łzy, bo ja się z tobą zgadzam, że to jest śmiertelnie poważna sprawa. Ale jeżeli ktoś się bawi, tak jak chłopcy zapałkami w piaskownicy, nie ponosząc za to odpowiedzialności, no to tylko pojaka. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo co robią z tym miastem? No. Jacek mówi, że lot nie przyjął pieniędzy. Trudno się dziwić pani Barszczeckiej, że podejmuje decyzję, że ona nie chce tych 2 milionów, bo nie jest sztuką wziąć pieniądze. Bo to jest najprostsze, tak? Sztuką się z nich rozliczyć. Jest się rozliczyć z określonych działań, ba! Zatrudnić ludzi do tego. To chłopie, to jest pal 6, tak? Jest inny problem. Zrealizować określone zadania, z których określona grupa, no tu powiedzmy sobie w tym momencie fundatora w postaci miasta, będzie zadowolona. Tak. A każdy powie, jakie są cele. No to teraz przepraszam, to za te 2 miliony złotych, które się dostaje, to jakie są cele do zrealizowania? Bo może byśmy sobie powiedzieli... Celów nie określono, zauważcie. W oczekiwaniach. Tylko promocja regionu, takie nie znaczy. Ci ludzie nie są głupi, wiedzą doskonale, że nie jest sztuką wziąć sobie niewielkie pieniądze, gdzie miasto gdzieś tam coś ciuła, negocjuje, rozmawia czasami z pozycji silniejszego, z poszczególnymi wykonawcami. A co ma zrobić lot? Ludzi nie ma, ludzi z urzędu miasta nie przejmie, bo wiemy, że tak nie będzie. Dostanie 2,2 miliona złotych po tej sesji budżetowej, jak to tam trafi do budżetu, nie wiadomo jeszcze w jakich transzach, bo co to za umowa w ogóle będzie. Znaczy to wiemy, ale zakładajmy, rozmawiajmy dalej, idźmy w tym kierunku. Dostaje szmal i co można zrobić w marcu? No załóżmy, że mniej więcej te umowy, te wszystkie rzeczy, skarbnik w marcu przeleje im pieniądze. I słuchajcie, teraz tak, trzeba poszukać podwykonawców. No przecież lot co, telewizję se założy, że emitować reklamy? No nie. Trzeba porozmawiać z firmami, które oferują konkretne usługi, zamówić jakieś spoty. No ale tak. Koncerty zorganizować. Koncerty, wszystkie powitanie. Czas antenowy na TVN w Telewizji Polskiej, w Radio Dokładnie. Z. Milion jakichś tam różnych rzeczy trzeba zrobić. No naprawdę nie dziwię się tym ludziom, że bez przygotowania, z zupełnie innym planem i zamiarami, idą sobie w tym roku realizować swoje zadania, a tu nagle, a macie 2 miliony, weźcie coś zróbcie. To jest na tej zasadzie, słuchajcie, tak? Jakby jechać maluchem i pani w klasie mówi, a to weźcie jeszcze, załadujcie chłopaków, tam 30 pojedziemy na wycieczkę do Gdańska, bo jaki to problem. To tak jak rzucić, wiesz, takie 2 miliony dolarów chłopakom z Bronxu, nie? To będą 100 dolarówkami odpalać cygara. No jest to problem, ja jej się nie dziwię, tej pani Barszczewskiej, że ona podjęła taką decyzję. I to hawajskie. No, że ona tego nie zrobiła, bo ja wyobrażam sobie, słuchajcie, w listopadzie, we wrześniu, że mamy nieudany sezon. Nie wiem, jaki będzie sezon, jak będzie wyglądała sytuacja. Nie wiem, jaka pogoda będzie. Mamy dzikiego Franka, który dzisiaj robi to, co robi w klasie, która mniej więcej byłaby w Kołobrzegu mile oczekiwana, więc średniej, która bardzo mocno się we Franku zadłużała. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza Europy w okolicach kwietnia i maja, gdzie ludzie będą planowali te urlopy. I potem się, słuchajcie, okazuje, że tego sezonu nie ma. Dlatego pytałem panią Dymecką bardzo jasno, czy oni biorą za to odpowiedzialność? Bo jeżeli oni biorą odpowiedzialność, to luz, nie ma sprawy. Bo osobiście, czy lot będzie dostanie te 2 miliony, czy będzie klot, cokolwiek, to ja, mi jest obojętne. Ja mogę zadać takie pytanie i zadam pewnie. Klot, a lot, czym się będzie różnił? Czy oni będą za... Nazwą. Bo to będzie promocja jednej gminy. Tak, ale będzie tych numer z tym w tym klocie? No.
Oni chcą zobowiązać prezydenta, żeby to prezydent się zajął zorganizowaniem tego. Żebym zorganizował klota. Sami niech klota zorganizują. Słuchajcie, tam jest jeszcze inny problem w stowarzyszeniach w ogóle. Mamy doświadczenia z takimi stowarzyszeniami, a mianowicie, że do stowarzyszenia może przystąpić każdy. I słuchajcie, teraz wyobraźcie sobie, że tam trafia 2 miliony złotych. I przystępuje do lotu grupa ludzi, która przyjmuje w nim większość. Zmienia prezesa. Tak. Zmienia statut, tak. A zarząd swoją drogą. A to jaki to problem? Jak ma większość? To jest stowarzyszenie. Mam ustawę o stowarzyszeniach, która daje wielką niezależność organizacji. I promują swoje gospodarstwa agroturystyczne. Sobie, że oni robią to samo, tylko inaczej. Te wałenie. Pokoje na dokładnie. Pokoje na złotej wynajmę i w TVN-ie 10-minutowa reklama. Handel przed ratuszem. Promocja koło brzegu, super. Ostrzypki brzmolo. No mamy dzisiaj... Niesamowicie. Śmiejemy się, bo wiemy doskonale, że są to bardzo niebezpieczne elementy, które trudno nie założyć. Nie wiem, co się stanie, gdy w jakiejś organizacji pojawi się szmal. My wiemy, jak to... Komu dzwoni? Dzwon. Komu bije dzwon? No, czyja ta komórka? No mi dzwoni. Myśmy wyciszyli. Przestanie za chwilę dzwonić. W każdym razie, to jest dzisiaj problem, tak? Że nie wiemy, co się w tych stowarzyszeniach stanie. Ja się dziwię, że oni z jednego stowarzyszenia próbują iść w drugie stowarzyszenie. Ja akurat dzisiaj założyłem fundację, więc wiem, z czym się je fundację, bo przerobiłem ją mniej więcej na tyle, na ile można, żeby zobaczyć zagrożenia, wady, zalety, bo to zawsze trzeba dostosować coś, do czego chce się robić. Być może lepszą formułą do czegoś takiego byłaby fundacja. Bo tam można powołać radę fundacji, tak? Rada może sobie powołać taką radę w tej fundacji, mieć wpływ. Może być rada fundatorów, a więc mieć wpływ mniej więcej na to, w jakim kierunku to zmierza, bo w stowarzyszeniu nie ma wpływu ani prezydent, o czym wiemy, co może tam prezydent powiedzieć. Ani rada miasta. Ostatecznie składki nie wpłacić, albo ją zmniejszyć, skroić. Ja się z tą zgadzam, więc ja sobie wyobrażam minę Waldemara Miśki, burmistrza Karlina, nie? Który nagle się dowiedział, że chcą mu wrzucić do lotu, którego on jest członkiem. Dwa miliony. Ponad 2 miliony. No, już się pewnie zastanawia, na co to wydać. W promocji ścieżek rowerowych Karlinie. Karlinie, nie? To mi tak przypomina, wiesz, taką sytuację. Pamiętacie ten rysunek, gdzie taka kotłowanina, nie? A obok stoją krzyżacy i mówią... Tak, zaczęli bez nas. Chyba zaczęli bez nas. Chyba zaczęli bez nas. Ale powiem wam, panowie, jeszcze jedną rzecz, bo to doprowadzi do innego wniosku. Mojego osobistego dziennikarskiego, jak dzisiaj pisałem ten artykuł, to ja doszedłem do jednego, że można się śmiać z lotu, można krytykować biuro prezydenta, ale można się pośmiać także z tych, którzy całe swoje, że tak powiem, radcowskie życie poświęcili na jechanie po cepicie. Bo może się za chwilę okazać, że w sumie ten stary, dobry cepit... Trzeba będzie wrócić. Jako jednostka. Ja tak jechałem. Jednostka budżetowa. Dlaczego? Bo tak, bo w jednostce budżetowej radni mogą kształtować pewne elementy, mają wpływ na to, przeznaczając określone dotacje do realizacji określonych zadań, mogą przeczołgać dyrektora na prawo i lewo, jak będą chcieli, wysłać tam komisję rewizyjną, żeby zrobiła porządek w razie czego, no i ostatecznie jeszcze powiedzieć prezydentowi, że to jego wina, bo to on nadzoruje bezpośrednio jednostkę. Trzy w jednym. Myśmy do tego samego wniosku doszli, że chyba najlepszym rozwiązaniem dla nich będzie przywrócenie cepitu. No cepitu, no tak, bo panowie, no tylko mówimy jako jednostce budżetowej, tak? No i co wtedy? Nic, utworzymy cepit i biedna Marta będzie musiała walczyć. No. A będzie dyrektorem? Mówię, no. Jest najlepsza, więc byłaby. O, to ciekawe stwierdzenie. Czy nie mówię, że ja się z nim nie zgadzam. Nie wiem, co większość w Radzie na ten temat powie. Mamy jeden temat z głowy. Tego nie wie nikt. Na koniec zostawiłem temat wyborów, bo oczywiście Szkodnik Woźniak zostawił swój okręg wyborczy. Słucham? Szkodnik Woźniak. No, zostawiłeś. Internet, no. Zostawiłeś swój okręg wyborczy. Zostawił swój okręg wyborczy. Nawiasem mówiąc, piszą to ci, którzy tam w ogóle nie mieszkają. Poszedł się nachapać na prezydenta, tak? No i teraz musimy jeszcze my, obywatele... Ty masz zapłacić za te wybory, uzupełniając nas. Zapłać wybory. Ze swojej kieszeni. To się tłumaczy. Słuchajcie, mieszkańcy ulicy Koniec Polskiego nie mieli w samorządzie przedstawiciela w randze wiceprezydenta do tej pory. Już mają z tego tytułu pewne podjęte działania. Nawiasem mówiąc, koledzy z Porozumienia nie zauważyli, że w budżecie miasta są pieniądze na miejsca postojowe na Koniec Polskiego i dorzucili tam, nawiasem mówiąc, niekoniecznie na Koniec Polskiego, bo tam jest napisane w tym Koniec Polskiego, dodatkowe pieniądze
na miejsca, napisali parkingowe, myśmy to w autopoprawce skorygowali, bo... Postojowe mają być. Bo nie można, inaczej, przepraszam, że to powiem kolokwialnie, zerżnęli interpelację, nie mówili, zrobimy dobrze ulicy Koniec Polskiego, tam będą na nas potem ludzie głosować, i napisali wniosek do budżetu, miejsca parkingowe na Koniec Polskiego. Pytanie brzmi, gdzie? No chyba musielibyśmy rozorać ten plac zabaw, który zrobiony został dla dzieci, dlatego że przepisy o sytuowaniu parkingów mówią bardzo wyraźnie, jakie są tam odległości od okien i tak dalej. A tam nie ma nieruchomości miejskiej, za wyjątkiem jednej, gdzie można zrobić trochę postojowych miejsc, ale nie parkingowych, bo to już jest definicja, jak to powinno wyglądać. No chyba, że musieli o parkingach na prywatnym terenie, ale to jest niemożliwe do zrealizowania. Z kolei tak, no ja się cieszę, że te wybory już się niedługo odbędą. Będziemy mogli my, mieszkańcy ulicy Koniec Polskiego, wybrać kolejną osobę na radnych. Na dzień dzisiejszy informację mam taką, że jest zarejestrowanych już 5 komitetów. Nie, więc... Najmniejszy okręg w mieście, nawiasem mówiąc. Nawiasem mówiąc, najmniejszy okręg w mieście, tam jest tylko 1300 osób uprawnionych do głosowania. 5 komitetów. No już jest 5 komitetów. Nie? A znasz jakie? Nie wiesz, nie? Wiem. No powiedz. No to powiem. Jak są legalnie... Jest komitet, który ma w nazwie nazwisko pani Dymeckiej. Mhm. Nie? Broń Boże. Jest... Broń Boże? Taki taka nazwa? Komitet Dymeckiej Broń nazwa? Boże? Nie. Jest komitet pana pułkownika Nowoszy. No to było wiadomo. No, nie? Tak. Jest komitet Porozumienie dla Ogrodów. Jest komitet Kobrzeska Platforma. No jest jeszcze jeden komitet, którego jestem pełnomocnikiem, ale nazwę podam później, bo może kogoś zaskoczyć. Jasna sprawa. Czyli oznacza z tego, że nie idzie Porozumienie dla Kobrzegu, tylko idzie komitet Dymeckiej? Pod nazwiskiem pani Wioleta, ale pani Wioleta nie będzie tam kandydowała. No nie, no nie może. No jest radną przecież, no to jak może kandydować? Może. Może. Jeszcze raz? Może oczywiście. Reprezentować, chcecie reprezentować inny okręg. No ale wtedy wybory byłyby tam, skąd? Nie, nie, no to wtedy tak. To ciekawe, czy to tak bez sensu. Można. Można? Oczywiście, możesz być radnym i kandydować na radnego w innym okręgu. Następne wybory w tamtym opuszczonym okręgu? Czy tak? Można, nie ma przepisu, który by ci zabronił. Dokładnie. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa sytuacja. Już ma to 5 komitetów. Nie wiedziałem, że tak jest. Porozumienie dla ogrodów? Tak jest? Coś takiego? Jest. Muszę założyć komitet w przyszłych wyborach porozumienie dla podczas. Co, jak, tak jest. Jak zawierzysz pierwszy wniosek o rejestrację komitetu, możesz założyć ty komitet Wiolety Dybeckiej. I ona się potem nagle zdziwi, że ma taki komitet założony. Kto pierwszy pojedzie, ten sam założy. Porozumienie dla ogrodów i komitet Wiolety Dybeckiej, no ciekawe, to dwie frapujące nazwy. Może by coś to miało znaczyć? Nie, że rozłamy? No to bardzo ciekawe, zobaczymy. Albo jak to... ściąganie z gotowych wzorów. No, chyba rozłamy. Tak, myślicie? Tak. No, nie wiemy, zobaczymy, jak się zarejestrują kandydaci. Dokładnie. No, prawo demokracji. Dariusz Zawadzki, Artur Dąbkowski. Dziękuję. Jacek Woźniak i Robert Dziemba. Również Państwu dziękuję. Kłaniamy się i do zobaczenia za tydzień.